Cześć, z tej strony Martin, witam Was w kolejnym rozpakowaniu sprzętu firmy Creative. Tym razem będzie to bezprzewodowy głośniczek Bluetooth Airwave. Cena takiego urządzenia to plus minus jakieś 300 zł. Więcej informacji o tym głośniczku dowiecie się za chwilę w rozpakowaniu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. No dobrze, więc bierzemy się za rozpakowanie kartonika. Jeszcze spojrzymy sobie, co ciekawego producent umieścił na samym kartoniku, czego się dowiemy. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekaw testów tego głośniczka, ponieważ takich głośników bezprzewodowych Bluetooth testowałem już kilka. Tutaj mamy do czynienia z firmą Creative, czyli bardzo wysoka jakość dźwięku powinna nas spotkać w przypadku tego głośnika. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli. Tak więc na froncie mamy wizerunek samego głośnika. Wy tego nie poczujecie, ale zobaczycie pewnie pod światło. Ta powierzchnia jest taka chropowata, czyli samo opakowanie ma przypominać w dotyku membranę tego głośnika. Kompatybilność. Urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety oraz oczywiście komputery stacjonarne. Wbudowany mikrofon, żywotność baterii, połączenie USB oraz obsługiwane standardy. Na boku kartonika mamy więcej informacji o zastosowanych technologiach, takich jak NFC, czyli parowanie poprzez dotknięcie telefonem do głośnika, technologia Bluetooth bezprzewodowej łączności, żywotność baterii aż do 12 godzin, czyli no naprawdę dość długo, i wbudowany mikrofon, który pozwala na odbieranie rozmów telefonicznych za pomocą tego właśnie głośniczka Bluetooth. Z tyłu generalnie mamy powtórzenie tych samych informacji. Dowiadujemy się także, co jest w pudełku, jaki jest kolor głośnika, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj kilka fajnych kolorów. Mi się podoba też niebieski i zielony. Czerwony też wygląda fajnie. Jestem ciekaw, jak te kolory wypadają na żywo. Natomiast tutaj mamy taką wersję, powiedzmy, podstawową, najbardziej klasyczną, czyli głośniczek czarny. Mamy też troszeczkę specyfikacji technicznych, czyli Bluetooth wersji 3.0 obsługiwany, protokół A2DP, polepszający jakość dźwięku ze smartfonów, AV-RCP pozwalający przy pomocy smartfonu sterować naszym głośnikiem oraz jeszcze kilka innych technologii, kodeków itd. I z drugiej strony mamy tylko zdjęcie głośnika. Ok, więc podstawy mamy przyswojone, teraz sobie rozpakujmy ten głośniczek. Już na wstępie wita nas instrukcja, tak więc myślę, że warto jeszcze spojrzeć na sekundę do niej. Wiem Wam, że broszur był więcej, informacje gwarancyjne, jakieś tam numery do pomocy technicznej. Natomiast najważniejsze rzeczy mamy tutaj w tej książeczce, czyli overview, ogólnie takie spojrzenie na funkcję tego głośnika, przyciski wejścia i tak dalej, parowanie głośniczka, użytkowanie oraz ładowanie. Mamy tu informację, iż ładowanie trwa jakieś 8 godzin. Więc 8 godzin ładujemy, do 12 używamy. Stosunek całkiem zadowalający. No i patrzymy dalej. Tutaj też mamy od razu instrukcję, jak parować. Widzimy sam głośnik, jest solidnie zabezpieczony. Tutaj widzę, jeszcze mamy kabelek. Ok. Rozbędziemy się opakowania zewnętrznego. Głośniczek, jak widzicie, jest solidnie zabezpieczony. No i moi drodzy, oto on, Creative Airwave. Powiem Wam, że głośnik jest dość duży, jak na takie urządzonko Bluetooth. Jest też dość ciężki, waży około 1200 gram. No i zobaczcie, wykonanie tego głośnika, jeśli chodzi o materiały, powiem Wam, że tak na pierwszy rzut oka, są naprawdę bardzo wysokiej jakości. Także powierzchnia tego głośnika jest naprawdę duża, tego powinien grać fajnie. Tutaj mamy jeszcze błyszczące powierzchnie pod folią, to sobie pozdejmuję do recenzji, zobaczycie jego już w pełnej okazałości. Z tyłu również mamy matowy plastik, za co się chwali. Mamy wejście na ładowanie, wejście AUX i tutaj chyba jest wylot powietrza. Od spodu informacje, numer seryjny. Mamy takie antypoślizgowe nóżki, dzięki czemu głośniczek, jak sobie postawimy, nie powinien nam się nawet przy intensywnym graniu przesuwać. Powiem Wam, że sprawdza się to dobrze. Tu mamy taki panel sterowania. Mikrofon, głośniej, ciszej oraz parowanie urządzenia oraz włączanie go. To by było na tyle, jeśli chodzi o sam głośnik. Powiem Wam, że wygląda prosto, wygląda fajnie. I tu mamy do tego jeszcze kabelek. To jest, moi drodzy, kabelek do ładowania. Czyli pełne USB, a tutaj mikro USB. Zobaczcie, co jest fajnego, ten kabelek, tak jak w sprzętach gamingowych, posiada oplot. Czyli fajna rzecz do urządzenia mobilnego, ponieważ jeśli bierzemy to gdzieś w teren, to nie ma ryzyka, że ten kabelek nam się uszkodzi, przetrze. No za takie coś jest oczywiście plus. No i moi drodzy, nie ma w komplecie kabelka do tego wejścia AUX, ale tutaj wystarczy każdy zwykły kabel typu mini jack,
ponieważ pod to wejście możemy wtedy bezpośrednio sobie podłączyć chociażby telefon, jakiś odtwarzacz MP3, cokolwiek, co wykorzystuje takie właśnie wejście, jest w stanie przekazać dźwięk do tego głośnika, tak żeby ten głośnik nam odtwarzał. No dobrze, myślę, że w tym rozpakowaniu to wszystko. Głośnik wygląda naprawdę fajnie, testy zapowiadają się ciekawie. No jak to będzie, zobaczymy za jakiś czas. Dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania, no i pozdrawiam Was, cześć!